Co byś zmienił na kanale, gdybyś mógł coś zmienić? Widownie. Okej, sorry, cofam. Nie chcę obrażać naszych widzów. To nie jest chyba kwestia widowni, to jest chyba kwestia tego, że w ogóle język w internecie się bardzo zmienił. Jest straszna polaryzacja. No jak już się trochę wyautujesz z pewnymi rzeczami, no to jest albo my, albo oni. 1/3 mojego życia spędziłem w tym budynku. Jestem de facto najdłuższym pracownikiem w historii TV-gry, bo nikt nie pracował tutaj 10 lat. Mógłbym łatwo powiedzieć, nie, że a, to jest na przykład wina szefa, nie? Ale wydaje mi się, problem jest tak skomplikowany. Ja już nie wyrabiam, jest pierwsza w nocy, ale Szymon jeszcze ciśnie. Ja nie położę się spać, bo ja nie będę gorszy, nie? W sensie, wiesz, dostałem, Grzesiek mnie dał mi, jakby wybrał mnie, zaufał mi, że mnie wysłał do tego Los Angeles, więc nie mogę zawieść i nie chcę być tą osobą, która powie, o, ja jestem zmęczony, nie będę robił, bo masę ludzi by chciało być na tym miejscu, co ja. Dużo było komentarzy, że to już koniec, że TV się nigdy nie podniesie po kupie na głowie, a wydaje mi się, że teraz dużo ludzi nawet nie wie o tym, że była kiedyś taka era. Ulubiona gra. Ja mam na to odpowiedzieć jednym słowem. Nie musi być jednym słowem. Gothic 2, Resident Evil 4, Silent Hill któryś, Persona 3. Jedna gra, Jordan, 5 i jeszcze gadanie, super. A ulubiona scena z gry? Bardzo lubię tą znienawidzoną przez wielu graczy scenę z The Last of Us 2. Nienawidzę tej sceny, mimo że znam ją na pamięć, to czuję przy niej zawsze te skrajne, negatywne emocje, płacz i rozpacz. Chodzi o ostatnią scenę? Chodzi o tą kontrowersyjną z... Znaczy, tam było dużo kontrowersyjnych scen, dlatego... Z kijem golfowym. Ja jako osoba, jako gracz, mnie to po prostu, wiesz, wrzuca do beczki i spycha po prostu w przepaść z góry. Ale jako, nie wiem, jakiś dziennikarz growy, powiedzmy, doceniam właśnie to, jak to jest zrobione i jakie emocje wywołuje. Bo jeśli gra jest w stanie tak cię poruszyć, to jest to. No i w sumie też może chyba ostateczny twist w Silent Hill 2, kiedy wszystko zaczyna się spinać w całość. Ale też może dlatego, że teraz słucham jakichś breakcore'owych przeróbek, gdzie ludzie biorą sample z tego, wrzucają w to jakieś jakieś takie mocne bęby i ambienty. A najlepsza postać z gry to też będzie The Last of Us, czy coś innego? Najlepsza postać? Co to znaczy najlepsza, panie redaktorze? Najsilniejsza? Nie. Właśnie najlepsza postać pod względem najlepiej napisana. Tak jakbyś patrzył na przykład na film właśnie pod tym względem. Znowu sobie narobię wrogów. Myślę, że Abby jest świetną postacią. Ja nadal powiem ci, że to jest zabawne, że ilekroć wracam do The Last of Us 2, to nadal to tak bardzo mi się podoba. I to, że jesteś w stanie... Znaczy, nie każdy jest, ale empatyzować z postacią, której masz nienawidzić i z czasem jakby zauważysz jej perspektywę, To jest to. Ewentualnie jeszcze relacja Elster i Ariane z Signalis, to jako duet. No i oczywiście, no znowu, będę monotematyczny. James z Silent Hill 2 jako taki współczesny growy Raskolnikow. Jeśli jakby analizujesz trochę Silenta 2 jako taką zbrodnię i karę właśnie, czyli wypieranie swojej winy i jakieś takie, wiesz, delulu, które... Super podsumowanie. Zabawne teraz flashbacki, że wiesz, w licencjacie o Silencie dwójce takie, wiesz, mądre słowa, interpretacja, ludologia, a teraz no, bohater ma delulu, nie? Zabił własną żonę. Spoiler z 20-letniej gry, przepraszam. Słaba gra, którą mimo to polecasz. Słaba pod względem publicznym, w sensie nie, że to według ciebie jest słaba gra, ale... A, czyli taka, która była źle odebrana. Dobrym takim przykładem jest Deadly Premonition, znaczy ono po latach zostało, czuję, że docenione przez ludzi, ale pamiętam, że na premiery bardzo po tym ciśnięto, bo to już wtedy było przestarzałe, gameplayowo to jest bardzo toporne i dziwne, ale jeśli chodzi jakby o grę, która ma być takim Twin Peaks The Game, to po prostu odhacza wszystkie pudełeczka. To jest w ogóle zabawne, że ty jakby żyjąc w pewnym kręgu kulturowym, czy jakby językowym powiedzmy, możesz chcieć oddać hołd pewnemu dziełu, ale pewnych rzeczy nie zauważasz, bo jakby są dla ciebie oczywiste. I to jest niesamowite, jak właśnie Japończycy, tutaj dokładnie ekipa Swerego, widać, że oni postrzegają jakby tą Twin Peaksowość inaczej niż my na Zachodzie i przez to tak gra łapie, lepiej ten klimat oddaje niż powiedzmy Life is Strange czy Kentucky Road Zero, które też uważam, że jest bardzo fajne, mimo że jest dziwne i trudno w odbiorze. Czyli Deadly Premonition pierwsze, to będzie... Ulubiony YouTuber? Myślę, że ulubiony, czyli taki, który jakby mnie inspiruje, to będzie Super Eyepatch Wolf. I nie tylko dlatego, że siedzi w anime i w horrorach, ale dla mnie to jest wyznacznik jakby
twórcy, nie po prostu kogoś, kto wiesz, mogę to przeklinać? Tak. Napisa dużo jakiegoś kontentu, czy nie wiem, robi jakieś challenge, reklamy batoników, inne takie, wiesz, a on, wiesz, zrobił 1,5 godziny filmik o wrestlingu, który ja obejrzałem jednym tchem i zacząłem oglądać wrestling. Co jest jeszcze takim poświęceniem, że te gale WWE, które tam są co parę tygodni, są między 2 a 4 rano czasu polskiego w sobotę. I teraz to jest taki mój event ze znajomymi. I to jest dla mnie, wiesz, niesamowite, że koleś jest w stanie tak ci opisać pewien fenomen, pewne zjawisko czy pewien temat, że po prostu zarażasz się tym, jak on się tym jara. I też uważam, że jest bardzo jakby szczery w tym, jakim jest twórcą. To znaczy, no, na pewno jest tam jakaś kreacja i wizerunek, ale po prostu to, jak koleś podchodzi do tematów i też jak w ogóle je montuje, bardzo, bardzo polecam. Naprawdę nie zdajcie sobie sprawy, że jak obejrzycie 1,5 godziny filmiku wrestlingu, to was wciągnie. I disclaimer oczywiście, ewidentnie teraz widzę, że podświadomie trochę inspiruje mnie, w sensie mój filmik o Fear and Hunger bardzo, bardzo był inspirowany jego twórczością. Okay. I to jest tak, że w sumie jak oglądasz tak dużo filmów jakiegoś twórcy i lubisz je i chciałbyś być taki, to trochę możesz podświadomie, nie mówię, że kopiować, nie, ale chcesz imitować ten styl i ten vibe. Mhm. Więc tak, to jest ogromna inspiracja. Ragnarok, taki koleś, on jest chyba gdzieś ze Skandynawii, ma taki akcent, też bardzo horrory retrogierki. No i oczywiście Danki, to pewnie kojarzysz jako, wiesz, oczywiście. Po prostu ikona i mega szacun, że w ogóle zamiast jakby robić dalej tylko to samo i po prostu odcinać kupony, jak wiele twórców, którzy długo są na YouTubie robią z czasem, to teraz właśnie ma to wydawnictwo growe, próbuje tam ruszyć, że będzie promował indie gierki. Zajebista sprawa i bardzo szanuję. Ulubione miejsce na ziemi? Moje łóżko. Kiedy obudzę się i okazuje się, że mam jeszcze trochę czasu przed pracą, mogę pospać dłużej. No to myślę, że wiele osób się z tym zgodzi. Lubię podróżować, więc nie mam takiego jednego miejsca. Znaczy to jest taki jakby archetyp, co mam w głowie, że jedziesz do jakiejś europejskiej stolicy, śpisz w jakimś najtańszym możliwym hotelu w centrum i masz tak rozplanowane, że po prostu jak najwięcej muzeów i jak najwięcej się nażreć. Paradoksalnie, moje najmilsze wspomnienie z Wiednia to jest autentyczna koreańska knajpa, gdzie jadłem najlepszego Koreańczyka w Europie. Okay. Więc, no, znaczy, takie tam jest spory miks kulturowy, nie? No, sens. Zadam jeszcze może ze 2 pytania, bo ogółem to wyszliśmy mocno z konwencji, którą miałem, ale to nie problem. Nie, to nie jest problem, jakby po prostu, wiesz, ja się dopasuję po prostu do kawa tego. Kawa zaczyna wchodzić, więc może to dobrze. Ulubiona potrawa poza kimchi. dobrze. Nazwać to kimchi jjigae. To są takie placki z kimchi. Okej, szczerze, ostatnio u nas w domu się robi black pepper noodles bodajże. To jest taki makaron, bardzo taki syczuański, mocny, ostry smak. Może być z tofu. Gyudon. O mój Boże, gyudon to jest taki ultimate comfort food, jest banalny, bo smażysz cebulę, potem dajesz mięso do tego. Tam jest chyba jakiś tam jeszcze sos, imbir i sos tam na bazie miso i kilku przypraw. I po prostu dajesz to na ryżu i to jest tak ci się ciepło robi w środku. A z drugiej strony czujesz, że nie jest to przetworzone i nie ma tam takich bardzo kalorycznych rzeczy, więc od razu nie masz wyrzutów sumienia, że wiesz... Brzmi spoko na zimę w sumie. Bardzo polecam. Chyba na Instagramie wrzucałem przepis na gyudon, więc... Sernik z rodzynkami czy bez? Z rodzynkami. Schabowy czy mielony? Dawno nie jadłem ani tego, ale chyba schabowy. Jak wygląda mielony? Mielony to jest taki... Takie sznycle? Pulpeciki takie? To są takie pulpeciki. No, w domu rodzinnym się nie jadło takich rzeczy, a odkąd mieszkam, w sensie odkąd się wyprowadziłem, no to raczej mało mięsa robię w domu, bo boję się mięsa obrabiać, tak się czuję dziwnie. No, rozumiem. Najlepszy rodzaj pizzy? 4 sery, ale dobre salame też, takie, jak jest dobrej jakości to salami, to jest takie... W sumie ciekawi ludzie. Jordan Dębowski. Prowadzi Szymon Rusnar-Rusnarczyk. Od początku. Jakie były twoje początki w TV Gry? Pamiętasz mniej więcej, jak to wyglądało? To jest ta klisza z wywiadów, że jak zaczęła się twoja przygoda z rapem. No to jest dokładnie to. Zrobię taką szybko skróconą wersję. Możesz zrobić taki timeline rzeczy, które były dla ciebie takie, wiesz, najważniejsze. No to koniec pierwszej dekady XXI wieku. Jestem sobie w liceum i oglądam sobie stare TV, to takie proto TV Gry, gdzie był Marcin Del Łukański, znany cię jako Na Gałęzi. Taki jeden pan youtuber, który
jest teraz kancelowany, czy już został skancelowany, i kilka innych osób. No i były tam przetasowania, była rekrutacja, w 2013 zacząłem, no i 10 lat to TV Gry się działo. I w sumie taka bardzo, bardzo skrócona wersja. W międzyczasie słyszałem od Oskara, nie wiem na ile to jest prawda, okay, że byłeś na filmoznawstwie. Tak. Był taki moment, no bo ja zacząłem pracę, jak byłem na drugim roku studiów japonistycznych. I to jest problem taki, że to są bardzo zajmujące czasowo studia dzienne w Krakowie. W sensie chyba są stacjonarne w Warszawie, ale... I jak zacząłem pracę w TV Gry, to był trochę taki płynny etat, ale nie do końca. No i... Kiedy wiesz, masz studia, które ci ryją banie i otaczasz się samymi laureatami czy jakimiś bardzo dziwnymi ludźmi, mówiąc delikatnie, i masz od razu do wyboru to, albo praca, gdzie po pierwsze mega się jarasz, bo o mój Boże, jestem w TV Gry, mam 20 lat, dzieje się, robię fajne rzeczy, to oczywiście ten feedback pozytywny i realizacja się artystyczna, kreatywna będzie ciekawsza, więc tak robiłem, że trochę robiłem studia, trochę pracę, tutaj rok awansem, tu rok powtarzałem, w sumie to 6 lat robiłem licencjat, bo tam trafiłem pan na takiego jednego wykładowcę, co bardzo mnie nie chciał puścić, ale... I już mi chciałem chyba w 2016-17 rzucić japonistykę, bo no, byłem rozdarty między tym a TV Gry, ale pomyślałem, dobra, to zapiszę się na filmoznawstwo, żeby tam sobie coś przy okazji robić jako studia. I nagle się okazało, że w sumie ten pan Japończyk, który nie chciał mnie puścić, Jiro Nakano, skończył mu się kontrakt, bo on był takim speakerem, to jest na parę lat przyjeżdżają, potem dostajemy nowego. Pomyślałem, cholera, może? Może jest szansa, już tak jednego wykładowcę przeczekałem, że pani, która mnie uwaliła, poszła na urlop macierzyński. Więc pomyślałem, kurde, może to jest okazja. No i byłem przez semestr na filmoznawstwie i nagle się okazało, że przez przypadek totalnie zdałem ten przedmiot na japonistyce i myślałem, dobra, i w sumie to może się w końcu obronię i będę licencjonowanym japonistą po 6 latach. Więc po semestrze olałem filmoznawstwo, skończyłem japonistykę i wróciłem na etat pełny do TV Gry. Bo w sumie tak, byłem wtedy nie do końca etatowym pracownikiem. Czyli byłeś współpracownikiem, jakby, tak? Tak, to jest w ogóle śmieszna historia, bo w 2014, jak były zmiany i właśnie Grzesiek objął ten, to Grzesiek mnie zwolnił, a potem mnie zatrudnił ponownie i jakby tłumaczył mi to trochę tak, że ale wiesz, to wszystko ten, to tylko na papierze i tak dalej, i tak dalej. I w sumie tak, chwilę potem się Arasz pojawił. I w sumie nagle zaczęło mi to jakoś coś tam w głowie świtać, że to nie jest do końca tak, jak mówisz chyba, ale generalnie zamiast siedzieć tutaj jakby określoną ilość godzin, to miałem wtedy o tyle wygodę, że no, byłem rozliczany za konkretny materiał, więc mogłem sobie na przykład robić tak, że w jeden dzień mam mniej czasu, mniej zajęć na uczelni, więc przychodziłem tutaj nagrać, wracałem do domu i potem w 2018 wróciłem na etat, gdzie już tu byłem dzień w dzień praktycznie. Czy jest coś takiego w tobie, jako osobie, co chciałbyś, żeby ludzie o tobie wiedzieli, a wiesz, że nie wiedzą? Wiesz co, brakuje mi chyba na tyle dystansu do siebie i umiejętności wejrzenia w siebie, żeby takie coś zauważyć, bo wydaje mi się, że jednak ja w materiałach, znaczy ja bardzo dużo gadam, jak pewnie zauważyłeś, nie, to nie bardzo problem. Bezpośredni i często mówię za dużo tego, co myślę. To też w sumie może był mój błąd na wielu etapach kariery w cudzysłowie. Więc nie wydaje mi się. No, lubię swoje koty, lubię gierki, staram się być dobrym człowiekiem. Lubię dziwne gry, a niekoniecznie te mainstreamowe. Wiesz, żeby ci to ułatwić, chodzi mi o coś takiego, co ci może przychodzi do głowy, jak czytasz komentarze i czasami aż cię kusi, żeby odpisać, że tak naprawdę to jesteś taki, a nie odpisujesz tego na przykład, nie pokazujesz tego. Właśnie odpisuję. Dobra. Znaczy, kiedyś odpisywałem, ale jakiś czas temu moi znajomi mi zwrócili uwagę, wiesz, jakaś taka imprezka czy urodziny, trzecia nad ranem, jakieś tam drineczki. Ja na chwilę akurat, bo kiedy ludzie już są troszkę wstawieni, to jednak mniej zwracają uwagę na co się dzieje dookoła, nie są zajęci sobą, a ja tak mam jako ekstrawertyk, że bardzo lubię, jak są ludzie dookoła i się dzieje, ale do pewnego momentu. I czasem są momenty, gdzie muszę trochę odsapnąć. Mhm. Była taka sytuacja raz, trzecia w nocy impreza, ja nagle siadam w telefon i ktoś akurat zauważył, Jordan, co ty robisz? Mówię, czekaj, odpisuję na hejty. I ja tak, wiesz, po kolei, wiesz, bo... Czyli spędzasz imprezę odpisując na komentarze? Czasem tak, ale to jest chyba dlatego, że cały czas, wiesz, jak jestem...
trzeźwy, to wow, jak jestem trzeźwy, to brzmi jakbym miał większy problem. Okay. Ale na co dzień raczej z tyłu głowy mam takie coś, że słyszę nie, nie rób tego, nie wypada, zachowaj klasę. A gdzieś tam z tyłu jest taki, wiesz, taki mały Denis Rozrabiaka, który chce włożyć ten kij w mrowisko i jeszcze bardziej, wiesz... Ja nie mam jakby takiej potrzeby, żeby każdego w świecie wyjaśniać i każdą głupotę, które ludzie piszą. Ale jeśli ktoś pisze ewidentnie takie skrajne głupoty i się myli i bardzo łatwo można tą osobę poprawić, ale i też pokazać jej, ej stary, to co robisz jest ignoranckie i głupie, ogarnij się, stać ci na więcej, to... Czy próbuję dodać jakieś misyjności do mojego trollerstwa i odpisywania na hejty w równie wulgarnym stylu? Nie wiem, ale... Nie czujesz, że masz coś takiego, bo generalnie po prostu mówisz to, co myślisz. Przez lata bardzo mnie bolała ta szufladka, że jestem tym od Japonii. I jakby... Wiesz, ja nigdy jakoś nie myślałem o tym, o jakiejś kreacji wizerunku, wiesz, jak mnie ludzie postrzegają, po prostu robiłem to, co lubiłem, to, co przede wszystkim mogłem w tej pracy, nie? Bo to też warto dodać, że ten okres 2013-14 to jest bardzo duża dowolność, patrz, ze w Japonii, a potem właśnie jak zaczęły się czasy Grześka, czy tej ekipy, którą teraz wszyscy wspominają z nostalgią, to jednak, no ja nie, wiesz... My musieliśmy zgłaszać tematy i mieliśmy tam jakiś tam wkład w to, o czym możemy robić, ale nie było tak, że sobie na przykład tak jak teraz z Michałem mieliśmy, wymyśliłem sobie absurdalnie dziwny i kreatywny filmik o Signalis. Kiedyś by to nie przeszło, bo nie było tam Wiedźmina, GTA, Top 10 Polska i tak dalej. Co no, nie czarujmy się, ale takie TV gry było przez lata. I ja chyba właśnie przez to, że często w tych topkach, wiesz, często jest trudno nadążyć za wszystkimi grami, nowymi, które wychodzą, więc jeżeli masz taką topkę, to wracasz gdzieś tam wspomnieniami do tego, co kojarzysz, co ci pasuje do tego schematu. I często były to gry właśnie jakieś niszowe japońskie, które ogrywałem w liceum, kiedy tego czasu miałem dużo. No i gdzieś tak właśnie parę lat temu ta persona się stworzyła, tego kolesia od Japonii. I no mówię, trochę mnie to bolało, bo czułem się szufladkowany. Ale z drugiej strony, wiesz, Streisand Effect, im bardziej jakby bym z tym nie walczył, tym bardziej bym się frustrował i wiesz, cieszę się, że w ogóle ludzie mnie rozpoznają i że chcą mnie oglądać, więc a to, że tam parę osób myśli, że jestem jakimś, nie wiem, w cudzysłowie, mango zjebem i wiesz, hentaje, mam poduszkę z anime dziewczynką i wiesz, jestem dziwakiem i z bokiem, no trudno, no. Ale to w sumie teraz mi się nasuwa takie pytanie, czy... Bo lubisz anime, lubisz Japonię. Tak, czyli właśnie tutaj rozgraniczmy, nie? Bo to chcę spytać właśnie, czy dla ciebie to jest taka pasja, bo sam mówiłeś, że studiowałeś japonistykę i nie chcesz po prostu być utożsamiany z tym, czy faktycznie po prostu jest to jakaś tam mniejsza część twojej persony i... No w tej... O, to może tak, pracujesz w TV filmy, tak? I wyobraź sobie, że ludzie jakby... mają takie wyobrażenie o tobie, jak cię poznają na konwencie czy na jakimś evencie, że po prostu siedzisz w domu i od rana do nocy oglądasz tylko i wyłącznie filmy. Mam tak szybkimi wściekłymi. Jesteś chodzącą, no, chodzącą encyklopedią. I w pewnym momencie, wiesz, to nie jest jakby kwestia tego, że frustruje cię to szufladkowanie, ale jakby, że kolejny raz masz tą samą rozmowę, kiedy osoba cię pyta, poleć mi jakieś najlepsze anime teraz. A ja mówię, no nie wiem, Attack on Titan. Mówię, nie, nie, co takie mainstreamowe, to każdy zna. Ja mówię, stary, nie wiem, no nie oglądam, nie jestem na bieżąco, wychodzi tego bardzo dużo. W sensie, wydaje mi się, że łatwiej jest nadążyć za grami niż za anime, jeśli chodzi o to, jak te rynki się rozwinęły. I często była ta frustracja od ludzi, że ale co, przecież ty jesteś tym od anime, dlaczego nie ten? Więc wiesz, to jest jakiś tam element, no była ta japonistyka, ale wiesz, jeżeli łączymy zainteresowanie Japonią, kulturą, historią z tylko i wyłącznie popkulturą, to tak jakbyś, nie wiem, był cudzoziemcem, przyjechał do Polski i pytał Polaków, ej, ale dlaczego wy nie macie tutaj tego, Wiedźminów na ulicy? Dlaczego nie wszyscy się ruchają na jednorożcu? Przecież w Wiedźminie tak było, nie? Jakby dzieła popkultury, czy jakiś tam dorobek kraju, no jakby nie łączmy tego, bo to są dwie skrajnie różne rzeczy. Rozumiem, że się irytujesz bardziej pod tym względem, że faktycznie nie oglądasz tego anime na tyle dużo, żeby uważać się za eksperta, tak, za którego tak, cię... Tak, tak. Mówię o tym w tym kontekście, że przed chwilą... wiesz, mieliśmy dyskusję na temat komentarzy, no i wkurzałeś się, wiesz, na ludzi, którzy tam piszą coś w internecie. No i interesuje mnie w ogóle właśnie, jakie masz podejście do tej łatki znawcy Japonii, nie? Bo to nie chodzi tylko o anime, tylko właśnie o samą Japonię. Czy to ci przeszkadza w jakiś sposób, że w sumie kraj, który ci się bardzo podoba,
no to faktycznie jesteś uważany za osobę, która się naprawdę na nim zna. Bo właśnie widzisz, to jest to, że ludzie spodziewają się, że na czymś się znasz, a mi się nie wydaje, żebym się jakoś bardzo znał. A czy to nie jest też tak trochę, że osoba, która wie najwięcej, uważa, że wie najmniej? O Jezu, dziękuję. Wow, Boże, ty to wiesz, jak zagadać. Wiesz co? Nie, no bo wiem, że często tak jest, że jak właśnie ekspert jakiś się pojada na jakiś temat, no to bardzo często jest nawet to powiedzenie, teraz go nie powtórzę, ale że właśnie osoba, która wie najwięcej, to jest chyba nawet ta krzywa, która pokazuje, że właśnie ci, powiedzmy, najgłupsi najczęściej gadają najwięcej na temat, tak? Osoby, które najmniej wyznają się w temacie, nie? A osoby, które wiedzą najwięcej, uważają, że wiedzą najmniej tak naprawdę, bo mają więcej pytań na dany temat. Wiesz co, no powiem ci, że nie myślałem o tym w ten sposób, więc nie, chyba to jest, to może bym się cofnął o krok, że to jest chyba kwestia szufladkowania i w sensie, ja wiem, że, wiesz, no nie mam wpływu na to, jak ludzie będą nas postrzegać, no chyba, że nie wiem, mielibyśmy kanał stricte wizerunkowo-influencerski, gdzie mamy eksperta od brandingu i wszystko, co robimy, jest odgórnie ukartowane, zaplanowane, żeby kreować pewną wizję, jakiej mamy ekipy, jakie mamy produkty jako osoby. To wcale nie mówię o jakimś konkretnym przypadku na polskim YouTubie, ale jakby, nie wiem, pamiętam, że na TV Filmy był jakiś filmik o Polakach w anime. Było kilkadziesiąt jakby komentarzy w stylu, czemu nie Jordan, nie? I jakby, nie pamiętam chyba, kto w końcu robił to, czy to była Weronika, czy ktoś, no nie... Chyba Weronika, tak. Tak, i jakby wiesz, ja na przykład, ja się czuję źle z tym, że ktoś na innego twórcę bądź twórczynię patrzy inaczej i nie potrafi jakby jej docenić merytorycznie, tylko jakby są cały czas te memy. Czyli cię bardziej wkurza ta niesprawiedliwość niż nawet to, że chodzi o twoją osobę, powiedzmy, tak, w tym wszystkim? Wkurzają mnie głupie komentarze, bo wiesz... Jak pamiętam te czasy 2013-2014, jak jeszcze byliśmy na tym takim playerze naszym, nie byliśmy na YouTubie za bardzo. Tylko na YouTube tak wrzucaliśmy rzeczy jakby z opóźnieniem. Była trochę inna polityka firmy, inne decyzje, nieważne. Ale przez to, że tych komentarzy było mniej i to byli tacy bardziej ludzie golowi, a nie jakby wszyscy na YouTubie, to czasami było kilka takich komentarzy, które wtedy mi bardzo zapadły w pamięć, które były bardzo konstruktywne, jeśli chodzi o krytykę. I było kilka komentarzy w stylu, wow, stary, dzięki, że poleciłeś mi tą grę tam z rok temu, pomogła mi w trudnym okresie w życiu, nie? I pamiętam, że jak był ten moment, jak zaczynałem i nikt nie chciał tego za bardzo oglądać i ten każdy komentarz nowy był czymś takim, wiesz, zjawiskiem, a teraz, wiesz, załóżmy, rok temu robiłem chyba filmik 10 polskich gier, które wyprzedzały swoje czasy i kupiłem specjalnie książkę Kosmana, żeby zrobić research. Przeglądałem po prostu przez parę godzin te stare secret serwisy, które tam leżą i naprawdę research i pierwszy komentarz, wow, ale ci odstają suty w tym golfie. By the way, to jest ten sam golf. I dzisiaj nie popełniłem tego samego błędu, mam plastry na sutach, więc nie widać ich w świetle. Ale tak, w sensie to jest to, że nawet jak pracujesz 10 lat w tym i wydaje ci się, że masz twardą skórę, to gdzieś tam czasem po prostu się te rzeczy przybijają. A myślę, że ostatnio bardzo dobrze to udowodnił materiał Uwaga Naukowego Bełkotu, bardzo głośno. Słyszałem bardzo pozytywne opinie tak. I chciałem ten filmik obejrzeć, ale teraz sobie robię trochę przerwę od YouTube'a w ogóle, żeby odsapnąć, więc... Dobra, to zmieńmy trochę temat. Co cię kręci w ogóle w kręceniu filmów? Umiem to robić. Lubię ten moment, kiedy już kończysz montować, albo też tak pod koniec nagle wpadasz na pomysł, hej, może tu jeszcze dołożę takiego screena, albo zrobię takie przejście. No nie ukrywam, moje filmy są dość zachowawcze, w sensie, wiesz, tam nie ma dużego szaleństwa w montażu, ale lubię te momenty, kiedy nagle wpadasz na pomysł, że można coś zrobić inaczej. Łukasz Mańkowski, taki pan, Festiwal Pięć Smaków, coś ci może świta? Nie kojarzę. No. Okej, Festiwal Kina, nieważne. Powiedział kiedyś, że film powstaje kilka razy, kiedy jest pisany scenariusz, kiedy jest kręcony, kiedy jest potem montowany. I ja bardzo lubię to zabrzmi jak straszne pierdolenie, przepraszam, ten transformatywny moment pod koniec montażu, gdy jeszcze coś tam dodajesz od siebie i jeszcze, wiesz, jakbyś wchodzisz na końcówkę góry i widzisz jakby za sobą to, co zostawiłeś. To lubię, ale chyba najbardziej lubię, jak no, rzadko takie materiały robimy, no bo to jest dużo przygotowania i dużo pracy i to się nie zawsze opłaca, ale właśnie takie
materiały, gdzie pokazujemy innych ludzi, typu właśnie LARP Gothic, czy wywiad z bratem Michałem, czy z parą, która robiła fanowskie tłumaczenia do Finala, to, że możesz, w sensie poznajesz fajnych ludzi, którzy byli może anonimowi albo mało znani i możesz jakby ich historię pokazać światu. To wydaje mi się jest bardzo, bardzo fajne w robieniu filmów. No, powiem ci szczerze, że to dlatego też mnie bardzo ciekawiło, jak będzie wyglądał ten wywiad, nazwijmy to, nie wiem jak to określać, że no, nie znam cię długo, ale jesteś osobą, którą na pewno bym określił jako pasjonata z tego względu, że po pierwsze, zawsze widzę, jak bardzo się angażujesz w te filmy. Dziękuję. To ma też swoje minusy oczywiście, ze względu na to, że niestety no, angażujesz się też w komentarze właśnie, tak jak mówisz. I wiem, że one cię w jakiś sposób bolą. Jakby wiem, że wielokrotnie ludzie w komentarzach nie rozumieją, że twórca czyta te komentarze i faktycznie może go to zaboleć. Mhm. No i druga rzecz, że jesteś legendą w studiu pod tym względem, że utrzymujesz czystość wszystkiego. tak. Wiesz co, ale ja... Czasami mi brakuje, jeszcze tylko dodam, że brakuje mi takiego The Office tutaj nagrywanego tak. w TV Gry. To naprawdę by pokazało bardzo masę takich rzeczy, których właśnie ludzie nie widzą na co dzień po prostu. Ale wiesz co, ale gadaliśmy o tym, jak chcieliśmy zrobić właśnie filmik na 1 kwietnia, zrobić taką parodię The Office i wyszło to koncepcyjnie, że w The Office masz te tak skrajnie różne ciekawe charaktery, a u nas jednak my jesteśmy jakby dość podobni w pewnych kwestiach, się dość dobrze dogadujemy. Nie ma, wiesz, takich jakby skrajnych różnic, jak na przykład, nie wiem, Dwight czy Jim. I jak właśnie zaczęliśmy rozkminiać, że w sumie okej, dobra, to Michał będzie Michaelem, zgadza się, ktoś tam będzie Dwightem, ale znowu to by było już znowu jakieś tam kreowanie się i aktorzenie, które niekoniecznie jest naszą mocną stroną, ale dziękuję, bardzo, bardzo miło, że tak mówisz. To w ogóle sprzątanie chyba jest jakaś tam trochę autoterapia, w sensie, nie wiem, może ktoś z widzów też tak ma, ale to jest takie bardzo odstresowujące, kiedy, wiesz, tu masz bodźce, montujesz jakiś tam stresik, i po prostu układasz sobie wszystko ładnie, wszystko jest perfekcyjnie, czyściutko, na miejscu, to jest, daje jakieś takie poczucie, nie wiem, kontroli nad tym, co cię otacza i cię uspokaja, że nie wiem, że nie zwalić się na głowę sufit czy coś. Okej, okay, bardzo głęboko weszłem, przepraszam. Nie ma problemu, no to wiesz, to jakby właśnie też o to chodzi, bo mam wrażenie, że ludzie często na podcastach robią taką suchą dyskusję. Jakie jest twoje ulubione anime, jaka jest twoja ulubiona gra? To jest to, co było na początku, ale później właśnie chcę wejść głębiej w to, co w tobie siedzi, powiedzmy. Co chciałeś zawsze nagrać na TV Gry, a nie mogłeś? Jak była ta poprzednia ekipa, powiedzmy, no to jakby bardzo szybko ja się przerzuciłem na takie myślenie jakby w formacie TV-growym. To znaczy, pewien temat mi nawet nie przyjdzie do głowy, bo od razu go ucinam, że nie, to się na pewno nie będzie oglądało. I właśnie ostatnie 2 lata, jak Michał jest szefem, no to jednak większa jest ta tych tematów dowolność. I mówię, nawet jeśli to są rzeczy, które, wiesz, nie robiły jakichś rekordowych wyświetleń, mega jestem z nich dumny, właśnie jak rozmowa z jednym z twórców Silent Hilla, czy właśnie te takie bardziej wywiady z twórcami gier. Żałuję chyba jednego materiału, który się nie udał, o tyle, że indie twórca z Polski, tu nie będę wskazywał ani ten, bo to wiesz, może tam coś się stało personalnie i wiesz, no, wydaje sam grę, no to ewidentnie ma dużo na głowie i nie odpisywać każdemu, ale żałuję tego tyle, że byliśmy już parę razy ugadani, temat jakby przeskakiwał i ostatecznie tam to się urwało. A żałuję o tyle, że po prostu czuję, że jego historia była naprawdę bardzo fajna i no trudno, ale no wiesz, no ludzie nie są nam, wiesz, nic winni. Szkoda. Szkoda po prostu, że ten jeden materiał z takiej indie gierki, co w tym roku wyszła, nie pykło. I w sumie chyba tyle. W sensie, bo to jest to, że ja raczej nie mam chyba takich materiałów. A nawet jakby był jakiś taki materiał, który bym bardzo chciał zrobić, to pewnie bym go nie chciał zrobić, bo bym od razu z tyłu głowy właśnie miał to myślenie, że a, to się nie będzie oglądać, nie ma co w tyle wkładać serca, bo jeszcze się rozczarujesz, zróbmy coś, co się bardziej będzie podobało widzom, nie? I tu w sumie to jest taki ogromny w ogóle problem tworzenia w sumie tak długo, jak my tworzymy, że w pewnym momencie są rzeczy, które ty lubisz robić, ciebie spełniają,
ale niekoniecznie one się podobają w twojej widowni TV-growej, która jakby jest, wiesz, zlepkiem kilku różnych tam twórców. I czy robisz to po prostu, żeby ty mieć z tego fan? Czy robisz fan po to, żeby widzowie mieli fan? Czy robisz to po to, żeby to było rentowne i żeby, wiesz, dało się ten interes ciągnąć? Więc nie ma chyba takich materiałów, które bym żałował, że nie zrobiłem. Raczej żałuję, że coś zrobiłem, niż nie zrobiłem. A to czego żałujesz? Może jakiś taki... O, wow! Dużo tego jest. Możesz jakiś jeden przykład podać, bo jestem po prostu ciekaw, z czego to wynika, że żałujesz, że to coś tam nagrałeś. Znaczy, wiesz co, może nie żałuję tego, że nagrałem, tylko jakby żałuję, że mogłem coś zrobić lepiej. Tak, no czuję, że połowę moich filmów o gotiku było na trochę takiej wyjebce. W sensie lubię to, ale wydaje mi się, że po pierwszych 10 materiałach o gotiku na TV Gry to już jakby wyczerpaliśmy temat, ale to co jakiś czas powraca i co jakiś czas społeczność się tego domaga i ludzie chcą to oglądać i czuję, że te rzeczy były trochę niepotrzebne, bo ileż można w pewnym momencie. No żałuję też paru błędów merytorycznych, gdzieś tam się pomyliłem z jakąś datą, przejęzyczyłem się, raz pomyliłem 2K z Take Two i na bazie, to w ogóle był początek, jakby główna teza materiału. Raz zrobiłem, lata temu, możesz nie kojarzyć, materiał o tym, jak działa Nitro w grach i inspirowałem się, w sensie wziąłem część informacji z kanału Outside Xbox, oni też robią takie topki, trochę jak my, wykorzystałem, jakby brałem część wiedzy z tego, część wiedzy jak zrobiłem research, ale spoiler, nie znam się na samochodach za bardzo i ostatecznie tłumaczyłem, jak działa Nitro, ale zrobiłem tam błąd, że jakby Nitro działa na odwrót, niż ja to tłumaczyłem. Okay. W sensie, czy to był drift chyba? Generalnie był bardzo, bardzo duży błąd. Ja wiesz, miałem takie, chcę zrobić film, którego jeszcze nie robiłem, wychodzimy ze strefy komfortu, a po prostu pierwsze tam 10 komentarzy ludzi, którzy się znają na autach, że stary, nie, to kompletnie tak nie działa. I był bardzo minusowany ten filmik. Oczywiście słusznie, nie? Więc takich rzeczy żałuję, ale na swoją obronę mogę tylko powiedzieć, że właśnie często te rzeczy powstawały w błyskawicznym tempie i to jest duży problem właśnie, które kiedyś miało TV Gry, że przyzwyczajaliśmy siebie i tych u góry, że możemy robić coraz szybciej, coraz lepiej, coraz mocniej i w pewnym momencie jakby no to otwiera furtkę na pewne błędy czy drobne potknięcia. Ale też no, z drugiej strony nie możesz zrobić bezbłędnego materiału zawsze, wiesz, czy się przejęzyczysz, czy coś, no jesteśmy tylko ludźmi. A tak w temacie nawet tej przeszłości, ale też może teraźniejszości, co byś zmienił na kanale, gdybyś mógł coś zmienić? Widownię. Aha, okay. Tak ogólnikowo całą? Czy... Nie, w sensie, to jest, tu wchodzimy na bardzo, bardzo duży znowu temat. Wiesz, mam dużo, dużo wspaniałych widzów i wiesz, ludzi, którzy wspierają nas i są z nami, tak? I też, wiesz, krytyka też jest potrzebna, ale czuję, że ostatnimi czasy jednak to może nie jest... cofam. Nie chcę obrażać naszych widzów. To nie jest chyba kwestia widowni, to jest chyba kwestia tego, że w ogóle język w internecie się bardzo zmienił. Jest straszna polaryzacja. I wiesz, ja mając swoje poglądy polityczne mogę mieć znajomych, którzy są i z prawa, i z lewa, i z każdym zbiję pionę. I we can agree to disagree. I wydaje mi się, że to jest i chyba jedna rzecz w życiu, której mogę być dumny, że chcę się dogadywać i jakby nie oceniam ludzi przez pryzmat ich poglądów. Ale w internecie niestety, no jak już się trochę wyautujesz z pewnymi rzeczami, no to jest albo my, albo oni. I robiłem jakiś materiał teraz o wojnach konsol i po prostu użyłem słowa osoby partnerskie. Po prostu, żeby jakby jako termin parasol ująć mężów, żony, dziewczyny, chłopaków, partnerów, konkubiny. W sensie osobę, z którą jesteś w relacji, tak? Kilkanaście komentarzy, ludzie się po prostu zesrali, że użyłem słowa osoby partnerskie i jakby... Nie o to chodziło w tym materiale i jakby tu nie chcę nikomu mówić, że hej, masz być lewakiem czy coś tam. Nie, po prostu użyłem tego słowa, bo wygodniej mi to, było mi to potrzebne, żeby jakby get my point across, nie? I bardzo mnie jakby smuci, że po prostu jest część widowni, część ludzi w internecie czy w Polsce, którzy po prostu o taką głupotę będą się wkurzać. Jakby po co?
A nawet jeśli, to jakby... Zacznijmy od tego, po co w ogóle ludzie się wkurzają w komentarzach, ale to już jest w ogóle temat rzeka. Wiesz co, może, wiesz, ja mam trochę takie błędne chyba postrzeganie, może chyba jestem trochę boomerem w tej kwestii, że jakby ja czuję, jakbyśmy w branży growej żyli w takiej, takiej małej banieczce, gdzie gry, wiesz, jak ja dorastałem i zacząłem to robić, to było bardzo niszowe, ale z czasem chyba TV gry stało się dość duże i w internecie chyba jest każdy dzisiaj. I może gry po prostu przestały być niszą, a zaczęły być jakby no, domeną mainstreamu i wszystkich. Mm-hmm. No i w mainstreamie i wśród wszystkich są też... znaczy jest większa szansa, że trafisz na psycholi, nie? Niż byś na przykład robił rzeczy tylko o grach dla ludzi, którzy się jarają grami i jakby, wiesz, doceniają jakby to, o czym rozmawiamy. A czy nie myślisz, że może to wynika z tego, że po prostu jak wielu twórców internetowych odsłoniłeś się w pewnym momencie ze swoimi poglądami trochę szerzej i przez to ludzie widzą pole do ataku, nazwijmy to, bo zazwyczaj jest tak, wiesz, są, w TV gry są ludzie o przeróżnych poglądach i można ich krytykować, nie wiem, za wygląd mnie można nazwać grubasem, tak jak Oskara na przykład, cokolwiek. Oh, wow. Każdy ma jakieś przypisy, czy jakimś tam... Każda osoba, która pisze taki komentarz, powinna mieć obowiązek wrzucić przy okazji swoje zdjęcie w dopisku i wtedy możemy gadać, nie? Wiesz, to mi po prostu chodzi o to, że każdy twórca niestety liczy się z krytyką. Ja też się zgadzam właśnie z tą tezą, która była w Uwaga Naukowy Bełkot, że mimo wszystko częściowo trzeba jakąś cenzurę wprowadzać, bo to jest po prostu no, bolesne psychicznie. Ja się chyba niestety tego nauczyłem na błędach. No właśnie i się zacząłem zastanawiać, czy po prostu to nie wynika, ta złość w internecie na twoje właśnie... Inaczej, jak ja bym powiedział na przykład osoba partnerska, to obstawiam, że jedna osoba by się zesrała, jak to powiedziałeś, a jak ty to powiesz, to właśnie zesra się 15 ze względu na to, że znane są szerzej twoje poglądy, powiedzmy bardziej, nazwijmy to lewicowe. No, chociaż no, ja nie lubię też tak szufladkować, bo moim zdaniem w dzisiejszych czasach i tak nie ma lewicy czy prawicy, tylko... No też zasadzie... jest bardzo, bardzo dużo ludzi z lewa, z którymi się nie zgadzam i wiesz co... No może tak, może to jest to, że trzeba sobie pewną jakby autocenzurę nałożyć, ale z drugiej strony, kurde, no od tego chyba nawet były... Nawet wiesz, nie chodziło o autocenzurę, no, tylko w zasadzie no co, no jedyne co możesz zrobić, no to albo nie odpisać, albo właśnie w filmie Uwaga Naukowy Bełkot było, teraz właśnie chciałem przytoczyć nazwisko twórcy, ale niestety zapomniałem, było tak, że mówi, że odpowiada czasami na te komentarze i to po prostu jeszcze bardziej napędza tą dyskusję. No. I problem jest taki, że my jako twórcy mamy też taki obowiązek, żeby chronić innych przed tą toksycznością, która jest w komentarzach. No. Więc dopóki, jak nie skasujemy tych komentarzy, no to one dalej będą napędzać dalej tą toksyczność. Ale z drugiej strony w takim razie, jeżeli ty się nie postawisz tej negatywności, to co, mamy po prostu zaakceptować, że ludzie... srają jakby kwasem i to jest okej, okay, to jest normalne. Znaczy inaczej. Ja, tak, ja nie mówię, no, że mamy zmieniać świat i ja nie mam w ogóle złudzeń, nie? Ale jakby, nie wiem, ja chyba mam w sobie takie coś, że po prostu nie mogę przejść obojętnie wobec pewnych rzeczy. No, ba, nawet jak ludzie są obojętni albo nie mówią, tym bardziej się wkurzam. A jeszcze tylko cofając do poglądów, że jakby, no wiesz, mi się wydawało zawsze, że po to są social media, żeby jakby być sobą i jak już jesteś twórcą, to jakby, w sensie zawsze słyszę, że o, bądź sobą. I nawet jak, wiesz, robię jakieś tam deale influencerskie, to jest w swoim stylu, nie? I ja, wiesz, jakby, no jakby nie... Okej, okay, no może pewnych rzeczy jakichś tam nie ujawiam ze swojego życia w social mediach, zostawiam sobie dla siebie, ale też no jakby nie myślę o tym, żeby przybrać jakąś pozę jakiegoś Jordana i może to jest chyba ten błąd, nie? Że owszem, filmik na TV gry, który jest o jakiejś grze, to będzie o jakiejś grze, ale ja jak w wolnym czasie na przykład ze swoją dziewczyną idę na Marsz Równości ze znajomymi, to jakby no też nie będę się z tym krył na storiskach, nie? Bo to jest jakby no to, co ja robię w swoim wolnym czasie. I też zauważyłem, że to działa w drugą stronę, że miałem też dużo osób, które odpisywało mi, że wow, fajnie, że jakby mówisz o pewnych rzeczach i z pewnymi rzeczami się ujawniasz, bo ja mam na przykład więcej odwagi coś powiedzieć, czy jakby... Mi chodziło o to, że tak? W zasadzie odsłoniłeś właśnie te karty, których często ludzie nie odsłaniają i to nie jest jakby błędne podejście moim zdaniem, to jest kwestia twojej decyzji i niestety każda decyzja ma jakieś konsekwencje i myślę, że konsekwencją jest właśnie to, że więcej toksycznych ludzi ma teraz większe pole do ataku przez to, że zna ciebie jako osobę, nie masz takiej persony internetowej. Może. A jeśli chodzi, wiesz, o... Zacząłeś mówić o tym, próbuję sobie przytoczyć, jak to dokładnie powiedziałeś, ale
zacząłeś mówić o tym, czy powinniśmy w takim razie zacząć ignorować, jakby te komentarze zaakceptować, że po prostu ludzie toksyczni są w internecie. Mhm. Moim zdaniem nie powinniśmy tego akceptować jako osoby, to jest moje zdanie. Mhm. Jakby wiesz, zapraszam cię do dyskusji w razie czego. Natomiast nie zmienimy ich odpisując na komentarze, takie mam zdanie, bo wydaje mi się, że to może nic nie daje. Może kogoś zmienisz. Może tak być, ale wydaje mi się, że jest ich tyle. Znaczy, okej, ja ci dam ci przykład. Ja parę lat temu, i to w sumie ci wykupowicze, czy ludzie, którzy mnie uważają za lewaka, mogą nie wiedzieć. Ja miałem taki bardziej incelski moment, jeśli chodzi o swoje poglądy i w to, w jakim byłem mrocznym. To o czym film nagrałeś? To co o to podrywie? Było trochę to, ale tego tak, okay. Ten. Ja na przykład, wiesz, miałem taki moment, gdzie ja autentycznie uważałem, że Jordan Peterson to jest największy umysł tych czasów i po prostu każdemu to wpychałem. Oglądałem twórców i jarałem się nimi mega. Byłeś redpillowcem tak zwanym. Tak, trochę też, który dzisiaj bym powiedział, że Jezus Maria, przecież to był taki dog whistle, taki wiesz, entry level do alt-rightu i naprawdę hardkorowych rzeczy, a wtedy myślałem takie, o, no wreszcie ktoś mówi krytycznie o tym w lewicy, co mi się nie podoba, nie? I widzisz, i dopiero jakby z czasem weryfikujesz poglądy, dorastasz, zmieniasz się. I też chyba taki jeden twórca, Adam Something, podaje, że ma fajne rzeczy o architekturze. Tak, o transporcie. Ten właśnie, jakby też miał taką trochę historię właśnie, że popadł w te rzeczy, ale jakby zmienił się, nie? I jakby jego też poglądy ówczesne były wypadkową jakiegoś tam jego miejsca w życiu. Więc wydaje mi się, że to jest ciężkie, ale powinniśmy rozmawiać. I to jest właśnie, do czego jakby ja apeluję, że możemy się nie zgadzać, możemy mieć skrajnie różne poglądy, ale to nie znaczy, że możemy sobie grozić, czy wiesz, wylewać na siebie najgorsze rzeczy. To jest to chyba, o czym mówiłeś wcześniej, że tylko patrząc na twoje komentarze, o których też wspominasz czasami, że czasami też się zdarzało po prostu napisać, to jest chyba właśnie ta równowaga, żeby nie odpisywać ludziom, którzy po prostu rzucają toksyczne gówno, tylko odpisywać tym, którzy faktycznie mają jakąś konstruktywną krytykę, ale po prostu się z nim nie zgadzasz na przykład. Mhm. I wtedy faktycznie jest sens wchodzić w dyskusję. Teraz, i tu mówię, Jezu, nie chcę wchodzić w politykę, ale teraz to jara mnie to, co się teraz dzieje, w sensie o tyle, że ten język się trochę zmienia i też bawi mnie to, jak właśnie Szymon Hołownia jest tym jakby gigaczadem memicznym i streamy sejmowe tam przekroczyły 100 tysięcy subskrybentów. Ja oglądam prawie każde do obiadu, także... I wydaje mi się, że wiesz, wydaje mi się, że ten język może się zmienić. Okej, no nie odchamimy się od razu i nie wszyscy, ale podoba mi się to, że ludzie nagle zauważają, że można kogoś zdisować, zjechać i jakby wygrać, w cudzysłowie, kulturalnie, z klasą. I tego bym w sumie nam życzył właśnie w dyskusji o wszystkich rzeczach, żeby właśnie było cool, fajnie i żeby było, wiesz... Moim zdaniem tak. To było takie martwe koło, które trwałoby w nieskończoność właśnie, gdyby nie pojawiła się taka osoba jak Szymon Hołownia. To wiesz, nawet nie chodzi o poglądy polityczne, po prostu chodzi o kulturę wypowiedzi. Bo to było martwe koło polegające na tym, że z jednej strony byli politycy, którzy wpływali na społeczeństwo w bardzo toksyczny sposób, jednocześnie toksyczna część społeczeństwa wpływała na polityków, więc oni sobie pozwalali na to, żeby zachowywać się toksycznie. Tak. Więc ta dyskusja w nieskończoność po prostu by było wylewane to wiadro pomyj. Więc miejmy nadzieję, że nauczymy się my Polacy ze sobą rozmawiać na nowo. Tak, dobrze, teraz przejdźmy do tych najtrudniejszych tematów moim zdaniem. Wow, to nie były te? Dlaczego odchodzisz z TV Gry? Znaczy, no, oficjalnie, i to w sumie nie jest chyba jakoś dalekie od prawdy, no jest jakieś takie zmęczenie materiału i wiesz, nawet najlepsza praca na świecie, przynajmniej na tym etapie w życiu już przez ostatnie jakby 10 lat, wiesz, jak pomyślisz sobie, tak zwizualizujesz, 1/3 mojego życia spędziłem w tym budynku. Ile lat mniej więcej to było? 10? No, zacząłem w 2013 w kwietniu, a mamy teraz grudzień 23, no więc ponad 10 lat. I mówię, z jednej strony czuję, że osiągnąłem pewien sufit tych rzeczy, które chciałem zrobić. Z drugiej strony nie ukrywam, no jest pewne wypalenie i mi przestają się trochę podobać moje filmy, bo po prostu, no wiesz, no... To jest strasznie trudny temat, bo ja, gdyby nie pewne czynniki i gdybym, wiesz, miał więcej energii i jakby to, co mnie kiedyś pchało do przodu, to ja bym to robił dalej, bo lubię tą pracę, lubię tych ludzi. To jest, wiesz,
super, tak jak właśnie mówię, ten na przykład LARP Gothic, nie? Że brand TV Gry trochę ci otwiera pewne rzeczy, to, że masz budżet na zrobienie pewnych rzeczy i też mówię, przez to, że ludzie cię kojarzą, to ludzie też chętnie jakby będą z tobą współpracować, niż jakbyś był jakimś randomem, który, wiesz, musi dopiero udowodnić, że hej, jestem twórcą, nie jestem psychopatą, nie chcę na was jakoś, wiesz, zarabiać clickbaitem, chcę zrobić fajną rzecz. Tak w sumie jak był przykład z Rafałem z Sonka Games, twórcy Holstein, gdzie ja wysłuchałem jako Refkę materiał Aleksego o lektorach, kilka tam rzeczy i mówię, no, że chcemy coś takiego i tak dalej, że w ogóle taki pomysł i czy możemy się zgadać, bla, 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 postawimy, zapłacimy za bilet i wiesz, cały czas, no, jak trochę rozmowa o pracę, nie, że, czy nie wiem, pierwsza randka na Tinderze, że nie jestem psychopatą, nie zaufaj mi, tutaj po prostu pierwsze zdanie, a, TV Gry kojarzę, zajebiście, mogę przyjechać za tydzień, nie, i kurde, no to jest super. To czekaj, tak zostając w tym temacie... Ale tak, trochę zmęczenie, trochę wypalenie no. I trochę w pewnym momencie czujesz, że swoje już zrobiłeś i chciałbyś może porobić coś innego w życiu. Mhm. Chodzi mi o to, bo właśnie zacząłeś bardzo fajny wątek. Czy masz jakieś takie największe, najprzyjemniejsze wspomnienia, którymi się chętnie podzielisz z TV Gry właśnie z tych 10 lat, które tak najbardziej ci zapadły w pamięć? W sumie teraz mnie tknęło, że mógłbym nawet książkę o tym napisać. No to pewnie. O Boże. To jest dobry tylko, znaczy ja, jak miałem takie gorsze momenty w TV Gry z różnych powodów, znaczy też co w sumie w życiu w prywatnym, to ostatnio tak pomyślałem, że w sumie śmiesznie by było zrobić taką książkę jak Jeanette McCurdy, była gwiazda iCarly, zrobiła książkę Cieszę się, że moja mama umarła, coś takiego, chyba tak się nazywał tytuł, czy moja matka nie żyje, coś takiego. I tak sobie wyobrażałem właśnie taki memoir o tam mroczne strony TV Gry, których nie znacie, ale mimo, że wiesz, mogło być kilka takich gorszych wspomnień, czy cięższych momentów, to mimo wszystko jestem bardzo wdzięczny, że mogłem to robić, bo wiesz, nie mam wątpliwości co do tego, że byłem mega uprzywilejowany przez tą pracę w pewnych rzeczach i miałem mega farta, że mi się to udało. Owszem, też pracowałem na to, żeby, wiesz, się utrzymać tutaj i żeby ludzie to chcieli oglądać w ogóle, ale jestem naprawdę mega, mega wdzięczny, że wiesz, wiele osób, wydaje mi się, marzy o robieniu filmów i jakby takiej pracy jak nasza i to niekoniecznie się udaje, więc jestem za to wdzięczny. Ale tak, czy mam jakieś takie wspomnienia? No, wiesz, są masę wspomnień. Wiesz, to chyba takie prozaiczne momenty właśnie, jak, wiesz, jedzenie pizzy na jakiejś imprezie firmowej, czy jakiś tam afterek. Warsaw Game Week chyba 2018 albo 17, nie, 16 albo 17. Było bardzo fajne, kiedy mieliśmy scenę, mieliśmy tam jakieś panele, koncert chyba Percivala i potem z chłopakami byliśmy na afterze. To było w sumie taki fajny moment, że spotykasz widzów, spotykasz innych twórców, kręcisz coś z nimi, a potem sobie idziesz na piwko. Chyba taki jeden, no nie, mówię, bardzo, bardzo dużo takich momentów, bo generalnie lubiłem tu pracować i lubiłem tych ludzi, z którymi pracowałem. Oczywiście jednych bardziej, drugich mniej, nie? Ale chyba takie właśnie proste momenty, czy to jak, wiesz, wychodzisz na fajkę z kolegami i tam gadacie o tym, w co graliście ostatnio. Nie ma takiego jednego ultimate momentu. To chyba raczej taka laurka bardzo wielu. To by dobrze chyba pasowało na jakiegoś vloga albo na bloga dosłownie, w którym mógłbyś opisać takie właśnie ciekawe momenty. Wydaje mi się, że to ludzie by faktycznie mogli czytać. Jeśli chodzi o tą poprzednią ekipę TV Gry, wspomniałeś to, że nie miałeś za bardzo wpływu na to, jakie tematy są na kanale. Miałem wpływ, to znaczy o tyle, że zaproponuj mi temat i mówię, dobrze, to i 70% tego szło do kosza, dobra, to robimy to, ale zmień to i nie wrzucaj tego, ale wrzuć to. I to wiesz, to też, to jest najgorsze w sumie, co też pokazał mi ostatnio internet, że my nie jesteśmy już sobie dziennikarzami growymi, którzy sobie żyją w swojej małej banieczce, tylko jesteśmy trochę influencerami i to już, wiesz, to już wchodzi na wyższy poziom i zaraz ktoś nagra do tego komentarz, czy weźmie te słowa, że robisz dramę z kim, że kogoś komentujesz. Pamiętam, jak mieliśmy jakieś zdjęcie z imprezy firmowej i był wiedzowy Marcin od was, nie? I ktoś tam ewidentnie, albo jakiś hejter, albo fan właśnie starej ekipy, że no, tak ciężko u was, że zatrudniliście sobowtóra Grześka. A ja chciałem odpisać, że tam napisałem Marcin, tam znak większości, ten typ. Tak, tak. Nie? Pamiętam. I po prostu, bo lubię Marcina, a
bardziej, załóżmy. No i wiesz, to nie jest tak, że nienawidzę tego drugiego człowieka, nie? Tylko no po prostu lubię Marcina bardziej, mhm. nie? I żeby, wiesz, jakoś tak... Bo też poczułem się, że ktoś atakuje, wiesz, mojego kolegę i od razu, wiesz, nóż mi się w kieszeni otwiera i nagle kilkanaście komentarzy, że ta, jesteś dwulicowy, coś tam. Ja takie, ej, hola, hola, hola. Ja nigdy nie powiedziałem, że mój były szef był moim ulubionym kolegą z pracy. Tam top 10, powiedzmy. I to jest właśnie... Słaby, że my jesteśmy już w takim momencie, więc bardzo tutaj dużo wątków poruszyłem naraz. Ale to dobra, to możemy przejść do któregoś, bo w zasadzie, wiesz co, jest taki jeden komentarz, który zauważyłem, próbujący zrozumieć sedno problemu, ale mam wrażenie, że idący trochę za daleko. Okay. Ale nie ukrywam, że widziałem go kilka razy. O to, że podobno jesteś zazdrosny o innych ludzi, którzy byli z czasem tam, w międzyczasie w TV gry. I moim zdaniem to jest trochę za daleko idące, ale jestem ciekaw, jaką ty masz tutaj opinię. Czy czułeś faktycznie jakąś taką zazdrość wobec tego, że nie wiem, ty może w twoim odbiorze byłeś jakoś bardziej negatywnie postrzegany niż na przykład Head, Arash czy ktokolwiek inny? Czy raczej uważasz... Raczej, wiesz co... No tak, no jakiś tam żal jest o tyle, że... Bo to jest właśnie problem z pracą YouTube'ową, że to nie jest praca, gdzie jakby włożony wkład zawsze da ci wymierne wyniki. I to niestety z czasem się stało, że to był trochę konkurs popularności. I też wiesz, ja nie jestem, nie będę tutaj tupał nogą, że dlaczego ludzie się nie jarają mną, przecież jestem zajebisty, jestem śmieszny, inteligentny, zasługuję na tyle wyświetleń, co Szymon. No niestety, może mój humor czy moja osoba nie siada tak wielu osobom. Raczej, no nie ukrywam, no był taki moment, i chyba do dziś gdzieś tam z tyłu głowy jest jakiś taki żal, o to, że były momenty, gdzie naprawdę się bardzo przepracowywałem, bardzo dużo serca w to wkładałem i nie wpływało to na te wyświetlenia, czy pewne wyniki. I niestety, no, poprzednia ekipa, i tu znowu, Jezus Maria, zaraz ktoś to wykopie, że jakiś tam chce startować beef, nie? Ale no, jak mieliśmy ten taki moment właśnie, te, powiedzmy, złote lata TV-growe, To było trochę tak, że cały czas jakby ten poziom był bardzo wysoko wyświetleniowo i przez pryzmat tego byliśmy oceniani, nie? I jakby, kiedy przyzwyczajasz się do tego, że 200 tysięcy, poniżej 200 tysięcy to jest porażka i się obwiniasz o to, w ogóle wow, dzisiaj 200 tysięcy to jest sukces, nie? No. To łatwo jest się sfrustrować, nie? I więc może niekoniecznie zazdrość o to, bo wiesz... No, czyli no tak, chciałbym mieć tak dobre wyniki, też i wtedy chciałem mieć tak dobre wyniki, a teraz nawet jak w filmie Go Signalis, nie, czy tam jakiś tam inny, taki bardziej dziennikarski, oglądały się fatalnie, ale mam to totalnie w dupie, bo ja te filmy uwielbiam. To są jakby jeden z moich ulubionych filmów ever, które zrobiłem przez te 10 lat. Więc czy mam jakąś zazdrość? Nie do kolegów, tylko raczej taką frustrację chyba na to, jak działa internet. Co nie ukrywam, no, tak jak już powiedziałem wcześniej, nie? Nie masz na to wpływu i ludzie nie są ci nic winni, ale kiedy poprzeczka jest wysoko i otaczasz się super utalentowanymi, kreatywnymi ludźmi, którzy bardzo ciężko pracują, to możesz się czasem czuć jak ten najgorszy, który ciągnie wszystkich w dół, bo nie robisz tych 200 tysięcy wyświetleń. Przynajmniej to jest o tym starym TV gry. I no mówię, łatwo wtedy jest się wypalić i łatwo jest być zgorzkniałym. I no my bardzo długo walczyłem z tym na terapii i też przez pewne zdystansowanie się od pracy i tak dalej. Czy to mi się udawało w ciągu ostatnich paru lat? Myślę, że internet wie, że różnie z tym było. Więc nie mam żalu. Ale czy ogółem dla ciebie to jest taki zamknięty rozdział, to stare TV gry? Jeśli chodzi o te wspomnienia, to masz... powiedzmy, więcej negatywów czy pozytywów, czy to były takie dobre czasy dla ciebie, czy raczej wspominasz to bardziej wiesz tak, co? Że faktycznie przepracowywałeś i było ci ciężko? Wiesz co, nie no, wspominam to generalnie dobrze, nie? No, wiesz, to też jest tak, że kiedyś z Araszem byliśmy robić materiał z pewnej gry mobilnej w Warszawie i fajnie, robiliśmy ten materiał i gadam z jednym z twórców i akurat wtedy głośno było o temacie crunchu. I właśnie zasugerowałem w rozmowie z tym twórcą, że hej, ale że w sumie to nie jest trochę, czyli to jest trochę nienormalne, że firma zakłada, że wy będziecie tak dużo pracować, nie? Że firma zakłada, że okej,
ludzie chcą pracować i jarają się tym produktem, wiesz, bo w normalnym korpo wybije 8 godzin, wyjebane, wychodzisz. Mhm. Ale tutaj jesteś z tym związany emocjonalnie i sam będziesz siedział dłużej. Mhm. I okej, jeśli to jakby, wiesz, jest twoja decyzja i nikt cię tego nie wymusza, ale jeżeli pracodawca, czy tam twój szef zakłada, że ty będziesz to robił i stajesz się tego standardem, to jest problem. I właśnie w to mnie wtedy przestraszyło, jak ten twórca mówi, że ale nikt mnie nie zmusza siedzieć 12 godzin, ja chcę, bo ja tam tworzę sztukę, coś takiego, nie? I to dla mnie zabrzmiało tak jak strasznie taki syndrom sztokholmski. I właśnie w moim przypadku tak, wiesz, ja czuję, że może troszkę przesadziłem i zamiast jakby odpuścić sobie i momentami zadbać o siebie, o swoje życie, o swoje tam relacje, przyjaźnie i tak dalej, to ja cisnąłem trochę za bardzo, bo gdzieś tam z tyłu głowy było, że to, co robię, jest najważniejsze. Tylko czy to ciśnięcie wynikało z tego, że ty tak chciałeś, że faktycznie sam byłeś na tyle ambitny, że musiałeś się jakby sam do tego przymusić, czy też atmosfera trochę na tobie to wymuszała? Jakby nie mówię o konkretnych osobach i też jakby, wiesz, ja z perspektywy osoby, która bardzo długo pracowała w różnych korporacjach, wiem, że niestety z perspektywy szefa jest tak, że on zrobi po prostu wszystko, żeby uratować sytuację jakby, nie? I to zawsze działa w dwie strony. I zacząłem się po prostu zastanawiać, czy to nie było też trochę tak, że czy nawet Michał teraz, czy stare TV gry nie wpadły trochę w pułapkę tego właśnie, że wpadły duże wyświetlenia. Aha. I trzeba było tak kręcić jak najwięcej tych filmów. To wiesz, tutaj mógłbym łatwo powiedzieć, nie, że to jest na przykład wina szefa, nie? Ale wiesz, wydaje mi się, problem jest tak skomplikowany, I wiesz, no, na co się składa wiele czynników i mówię, tak jak mówiłem wcześniej, że przez to, że otaczasz się takimi ludźmi, którzy ci imponują, którzy z różnych powodów, ja dam przykład, byliśmy na E3, E3 jest w ogóle hardkorowo o tyle, że masz ten jetlag, nie jesteś w stanie odespać, następnego dnia masz od 8 rano do 16 cały czas pokazy, hale, nagrywanie, wywiady, wracasz do hotelu, no i musisz te materiały montować, żeby poleciały w Polsce. I ja, jako że miałem zawsze ogromny szacunek do Szymona i do jego etyki pracy i do jego talentu, że ja miałem ten moment, jak widzę, że ja już nie wyrabiam, jest pierwsza w nocy, ale Szymon jeszcze ciśnie, i ja nie położę się spać, bo ja nie będę gorszy, nie? W sensie, wiesz, dostałem, Grzesiek mnie dał mi, jakby wybrał mnie, zaufał mi, że mnie wysłał do tego Los Angeles, więc nie mogę zawieść i nie chcę być tą osobą, która powie, o, ja jestem zmęczony, nie będę robił, bo masę ludzi by chciało być na tym miejscu, co ja, bo to jednak jest mega prestiż i mega zaszczyt być na takich targach growych, więc siedziałem, cisnąłem i dopiero jakby jak Szymon poszedł spać, to miałem takie, okej, teraz mogę, pocisnę jeszcze pół godziny, nie? Więc, no mówię, to jest wypadkowa bardzo, bardzo wielu rzeczy. I kończąc jakby ten segment, w ogóle segment, jakby materiał robił, ważne jest to, żeby rozmawiać o takich rzeczach i żeby był ten dialog. Bo no łatwo jest właśnie popaść w pułapkę, no i potem, wiesz, możesz się wypalić, relacje mogą się popsuć, no i ten. Więc ja i mówię, broń Boże, jak ktoś to ogląda, to mówię, to nie jest nic personalnego, po prostu, no mówię, wydaje mi się, że te problemy TV Gry Starego to była wypadkowa bardzo, bardzo wielu różnych rzeczy. Ale ja też, no mówię, tak jak w sumie jeszcze zaznaczyłem, ja często bardzo tryharduję, jeśli chodzi o materiały swoje, czy swoją pracę i dopiero od pewnego czasu się uczę właśnie, jak przystopować, ale nawet jak zwalniasz, to i tak właśnie lata trochę przepracowywania się i przesadzania trochę dają sobie znać i to chyba był moment dla mnie, żeby dać sobie spokój z YouTube'em na jakiś czas, żeby odsapnąć. Czyli ogółem twoje relacje, jakkolwiek, nie wiem, czy się kontaktujecie, czy nie, ale takie, powiedzmy, twoje myśli na temat osób, które są teraz w to, znowu, oni są dość pozytywne mimo wszystko, mimo tego, że... Z rok temu Kacprowi pożyczałem, nie, dwa lata temu, pożyczałem mu spodnie do stroju na Halloween. Z Fangotenem nigdy się jakoś szczególnie nie znałem za bardzo. Raz go odwoziłem autem po imprezie, spoko. No Arasz nie mieszka w Krakowie, więc ten, Szymon też nie. Julkę widziałem na imprezie ostatnio, było miło. Ale generalnie wszystkie te osoby wspominam bardzo, bardzo dobrze i życzę im jak najlepiej. Właśnie dlatego to spytałem, bo wiesz, może z wielu jakichś właśnie komentarzy czy dyskusji może wynikać to, że wydaje się, że może masz jakiś kwas z nimi, albo nawet znaczy nie tyle ty, co te fałgry ogółem. Nie mam tyle kwasu z nimi, tylko jakby mam problem z tym, jakby jak ta
dyskusja, czy odbiór społeczności się potoczył, nie? W sensie, jak to poszło w kierunku stare TV gry, gorsze TV gry, nie? I wiesz, jak jakby też mówię... Myślę, że to jest też kwestia że społeczność też musi to trochę przepracować, bo na przykład mieliśmy taką, pamiętam, znaczy mieliśmy, no ja nie jestem w TV gry, ale pamiętam, jak kiedyś ludzie zarzucali nam jako firmie, że mamy kosę CD Action. A teraz nagle CD Action w zasadzie mamy dobre relacje moim zdaniem, nawet bardzo dobre bym powiedział, więc wydaje mi się, że po prostu to tak wygląda z perspektywy widza i też tak szczerze, subiektywnie mówiąc, wydaje mi się, że był taki okres czasu, jak właśnie odchodziło dużo osób z TV gry i ze strony TV gry była trochę cisza medialna i może z perspektywy czasu to uważam, był trochę problem. To był chyba największy błąd nasz, jeśli mogę to tak ocenić, że nie było jakby konkretnej komunikacji, tylko było takie, wiesz, no to też było coś bezprecedensowego, nie? W sensie ja rozumiem, że odejście tam kiedyś jednej osoby versus nagle takie odejście wielu osób, no to wiesz, zostawiasz pole do domysłu ludziom, kiedy to nie jest powiedziane wprost. I wiesz, też ja wiem swoje, a co tam się działo na przykład w relacji, załóżmy, wiesz, innych osób z osobami na górze, czy wiesz, między tymi wszystkimi osobami, więc wiesz, też jakby, no nigdy nie poznasz tak naprawdę prawdy, nie? Każdy ma jakby swoją perspektywę. I to jest chyba, wydaje mi się, właśnie błąd, że nie podjęliśmy jako tą nowe, czy tam trzecie, czwarte TV gry, jak zwał, tak zwał. No właśnie, bo wcześniej też były dramy, jak Gonciarz odchodził na przykład. Tak. Ludzie już tego teraz nie pamiętają, nie? Ale... O Jezus, tak, już ja mówię, ja pamiętam, jak zaczynałem pracę, to dużo było komentarzy, że to już koniec, że TV gry się nigdy nie podniesie po kupie na głowie. A wydaje mi się, że teraz dużo ludzi nawet nie wie o tym, że była kiedyś taka era. Więc no mówię, żałuję trochę, że to nie było zakomunikowane. I właśnie mam problem z tym i chyba też dlatego mam trochę tego dosyć, że coraz mniej w internecie liczy się merytoryka, a coraz bardziej jakby konsumpcja kontentu jako jakby więcej treści, więcej tej osoby. I to na przykład mnie sfrustrowało bardzo, że jak na przykład ostatnio, nie wiem, Kuba Nawojewski miał świetny materiał, moim zdaniem najlepszy materiał od lat na TV gry, jak 24 godziny zrobiłem grę. O tak, to było i, super. I wiesz, mnie to rozwala, że przychodzi chłopak, ma 19 lat, ja w jego wieku z Kacperem byliśmy jakieś gówno let's playe. Po prostu content, który dzisiaj bym po prostu wypierdolił, to było tak strasznie słabe. Ale wtedy nic nie było. No tak, wtedy nic nie było. I nagle wchodzi ci taka młoda osoba, która nie dość, że ma pomysł i koncepcję, ile pracy w to wkłada, że aż mi jest głupio, że ja się za mało staram w materiałach. I to też w sumie zacząłem sobie w pewnym momencie obracać tak, że okej, dobra, ci młodzi się starają, pali mi się trochę pod dupą, więc ja się będę starał bardziej i kombinował. I ten filmik się nie oglądał, nie? A oglądałeś na przykład w tym czasie inne rzeczy, bo widzowie, czy tam nasi, czy internetowi kojarzyli jakąś osobę bardziej, nie? I kiedy... Nie liczy się już tylko merytoryka, ale właśnie ta relacja parapsychologiczna coraz bardziej, no to sorry, ale ja nie chcę trochę w tym wyścigu uczestniczyć i... Ja myślę, że to też jest kwestia zdystansowania się trochę od tego wszystkiego, od wyświetleń i tak dalej i po prostu robienie tego, co ci się podoba, ale no niestety tego to wymaga trochę firma właśnie, praca w firmie, a samemu jakbyś tworzył na własny kanał, no to tego problemu w zasadzie nie masz. Właśnie to jest... Jeśli masz oczywiście poduszkę finansową, która pozwala na to. Tak. Bo to jest to, że dużo twórców zaczyna jakby, wiesz, robiąc rzeczy for fun, a potem pojawiają się pieniądze, a tutaj było na odwrót, że jakby to od początku była praca. I w pewnym momencie jakby, no wiesz, to jest tak jak... Często się, wiesz, z jednej strony masz to hustle culture i o, passive income, rób tamto, sam to, wiesz, cały czas bądź produktywny, ćwicz przez sen i tak dalej, krypto, a dużo ludzi naprzeciw temu mówi, że nie monetyzuj swoich pasji, nie musisz we wszystkim być super produktywny i super ogarniać, bo te rzeczy ci obrzydną w pewnym momencie. I ja chyba właśnie mam ten moment, że po prostu troszkę jest zmęczenie twórczością i materiałami, bo mówię, od 2-3 lat chcę ruszyć własny kanał, ale po prostu jak wracam z pracy, kompletnie już nie mam siły robić takich rzeczy, więc ta przerwa, wiesz, też mówię, no nie ukrywam, może kiedyś tutaj epizodycznie się jeszcze pojawię, wiesz, no zostawiam tutaj bardzo dobrych znajomych i bardzo fajną ekipę, moim zdaniem najlepszą w historii tego kanału, nawet jeśli ludzie mogą się kłócić patrząc na cyferki,
Ale no hej, no wiesz, staram się nie palić mostów i tylko mówię, ja po prostu chyba potrzebuję odpocząć od internetu. Ja myślę, że po tym jak się ten film pokaże, bo ten film się pojawi po twoim... Tak, po ogłoszeniu. Ogłoszeniu, to myślę, że i tak już będą takie rewolucyjne zmiany bardziej już widoczne, więc... No jestem bardzo ciekaw, bo właśnie Michał nic mi nie mówi, raczej coś tam mówił, ale też jakby wiesz, nie chcę sobie spoilować. I właśnie to był ten moment, gdzie tak się właśnie mega martwiłem, jakby jak odchodziłem, w sensie, jak podejmowałem tą decyzję, że ci, którzy zostają, będą mieli jeszcze gorzej i jeszcze trudniej. Nie dlatego, że nie wiem, uważam się za jakiś super filar czy coś, ale po prostu wiem, jak dużo my robimy i ile każdy ma na głowie. I miałem takie wyrzuty sumienia, że no ktoś będzie musiał przejąć moje obowiązki. Ktoś będzie musiał zająć się tym TikTokiem, Instagramem i tak dalej. Ale z drugiej strony w pewnym momencie coś sobie pan Mateusz bardzo mi pomógł zrozumieć, że może właśnie to odejście będzie o tyle super, że no jednak ja jestem jedną z tych takich korowych, no jestem de facto najdłuższym pracownikiem w historii TV Gry, bo nikt nie pracował tutaj 10 lat. Nie wyglądasz na tak wysokiego. ale właśnie może to odejście i takie domknięcie tego pewnego rozdziału pozwoli właśnie Michałowi i jakby tej nowej, kolejnej ekipie wreszcie zacząć coś nowego bez kolejnych porównań, nie? Bo nadal jednak, wiesz, z moją i Mateusza obecnością, to nawet właśnie takie nowe osoby jak Piotr czy Kuba są gdzieś tam postrzegane przez jakby to, co było, to, co jest teraz, nie? Więc wydaje mi się, że taki, wiesz, czysty reset, wielki potop, Arka Noego i porównanie. Będziesz jeszcze tworzył coś publicznie teraz? Czy już się skupiasz typowo przez na pracy? Najbliższe parę miesięcy pewnie nie. Chociaż jak teraz nawet zacząłem mniej publikować na TV Gry, to trochę tęsknię już za tym. Więc myślę, że to będzie tak jak z każdym urlopem, że pierwsze dwa dni urlop, ale potem jednak gierki, tworzenie i tak dalej, więc mówię, na chwilę obecną daję sobie tak reset trochę i przerwę od internetu. Może tam, wiesz, czasem coś wrzucę na Instagram, żeby po prostu komunikować się z ludźmi, ale kreatywnie po prostu czuję, że dłuższa przerwa. Okay. Ale kanał chciałbym, żeby żył, ten mój. Tylko właśnie jeszcze, mówię, muszę kilka rzeczy koncepcyjnie sobie ogarnąć. Ja sobie wyciągnę tylko telefon, bo mam jedno pytanie z Discorda, które pamiętam i muszę je koniecznie zadać, bo jest mega ważne. To jest pytanie od Elota z Discorda. Czy podtrzymujesz swoje słowa z najdziwniejszych pytań do TV Gry 2? 5:56 sekund. Bardzo, bardzo przeanalizował to porządnie. Czy nadal chcesz, żeby ktoś do ciebie podszedł, powiedział, że wszystko jest w porządku i cię przytulił? Wiesz co, wydaje mi się, że każdy człowiek potrzebuje tego i zasługuje na to, żeby ktoś po prostu powiedział mu coś miłego, tak po prostu, bez niczego. Ale wow, Jezus Maria, to był... No. Ale nie, w sensie jakbym miał przytulić nagle na ulicy ktoś, kto mnie nie zna, to bym się może trochę skripował. Mhm. Więc fajnie, żeby chociaż się przedstawił albo po prostu zapytał o zgodę. Mhm. Albo chociaż podszedł i powiedział, hej, to jesteś Jordan z TV Gry? Tak. I wtedy no, było takie, że wtedy jestem panem się, i wtedy... Wtedy już się możemy tulić, nie? Ale, tak. Ale gdybym przytulił ktoś nieznajomy na przykład jeszcze od tyłu, to bym spanikował. więc, ale tak. Znaczy teraz już chyba trochę mniej. Powiem ci, że jak kończymy to kręcenie i czuję, że to jest takie właśnie też trochę moje pożegnanie się na chwilę z tym rozdziałem życia, czy z tą dziedziną, to nadal fajnie, jak cię ktoś tuli, ale tego przytulenia nie potrzebuję tak bardzo, jak ten Jordan wtedy, bo wtedy to był chyba taki punkt no krytyczny, jeśli chodzi właśnie o start tego przepracowywania się i też, wiesz, no generalnie chyba 2019-2020 też chłopaki wskazywali jako ten taki moment, gdzie dawaliśmy z siebie 120% i to wypalenie zaczęło się pojawiać, więc no wtedy potrzebowaliśmy tych przytulasów bardzo. Koniec, czy chcesz coś zareklamować ze swoich właśnie profili, czy cokolwiek? Nie, nie. Czyli faktycznie się wycofujesz na razie i robisz sobie przerwę? No, chyba tak. No ja mogę zareklamować w sumie Ciekawi Ludzie podcast, content. Dziękuję ci bardzo, no i mam nadzieję, że jeszcze gdzieś cię zobaczymy mimo wszystko w internecie później, no bo jesteś człowiekiem, który zapisał się w historii YouTube'a mimo wszystko, mimo że uważasz, że nie do końca, mam wrażenie, ale szczerze mówiąc, no był taki okres, gdzie TV Gry faktycznie królowało i ty byłeś cegiełką dość sporą tego wszystkiego, więc... Ja wiem.
Ja tak uważam. Myślę, że sporo osób tak uważa, ale mało kto... To też właśnie było w jednym z tych filmów. Jest mi w takim razie bardzo, bardzo miło, że ktoś tak, jeśli ktoś tak uważa. Bardzo często te pozytywne komentarze nie wybrzmiewają wtedy, kiedy powinny. Okej. Okay. No to myślę, to że naprawdę sporo osób mimo wszystko, wiesz, mimo że uważasz, że często te negatywne komentarze wypływają najczęściej, to jednak jest sporo osób, które mają pozytywną opinię na twój temat. Przecież mówię, to nie chcę, broń Boże, żeby teraz, żeby to było, że nie wiem, wszyscy muszą mi jakoś współczuć, czy nie, co, żeby... no ja dziękuję, myślę, że tak to nie wyszło. Więc ten, ale dziękuję, naprawdę, fajnie było być tą cegiełką i teraz jestem cegiełką czegoś innego i patrząc jak każde kolejne pokolenie, to jest trochę tak jak w Naruto, to, ironicznie skończę to nawiązaniem do anime, jak, nie wiem czy kojarzysz cokolwiek, tam jest taki motyw, że dawno oni temu nie mają takie już swoje supermoce, nie? Mm-hmm. I jak jest młody Naruto i on się uczy tej swojej techniki, jest big deal, żeby tą technikę się jej nauczył, ogarnął, potem ta technika ewoluuje w taką większą kulę energii. Mm-hmm. I potem jest jakby kolejne pokolenie, gdzie jakby dla nich to coś, to jest po prostu taki, wiesz, basic, najsłabszy atak, gdzie syn Naruto to umie 15 takich zrobić, to jeszcze latające i tak dalej. I jakby to w sumie, pomijam, że to w ogóle psuje potem power levele i ta kolejna seria jest bez sensu, ale nieważne, że wydaje mi się, że każde pokolenie idzie trochę dalej w pewnych kwestiach i jeśli TV gry będzie żyło kolejne kilkanaście lat, to bardzo jestem ciekaw, jak powiedzmy za dekadę jako 40-latek spojrzę, co się stało z tym kanałem, który w grudniu 2013 z Kacprem, Delem i ze mną miał z perspektywy dzisiaj czasów bardzo cringe'owy i głupkowaty filmik świąteczny. Więc no, myślę, że będzie spoko. No i też TV Filmy życzę wam wszystkiego dobrego. O, dziękuję. Przekażę redaktorowi naczelnemu Oscarowi. Dobrze, to dziękujemy za oglądanie, dzięki ci, że wpadłeś. No i cóż, no, czekamy, w zasadzie no, to będzie już materiał po twoim materiale i Michała i innych, więc jestem ciekaw, jaki będzie odbiór. Mam nadzieję, że pozytywny, więc trzymam kciuki. No i dzięki.